Jolanta Dudkowska. 30.03.1929 roku. Lulówka na Wołyniu. Straszne rzeczy były. Straszne rzeczy. Wie pan? Straszne rzeczy. 16 lipca było. To mam mówić, jak będziecie mieli. Tak. Ja uciekałam. Ja uciekałam. A chula nas mieszka Pranek Wiesowski. Jego matka była w ciąży, to ją zabili i do studni wrzucili Łódzkiego. W 7 miesięcy w ciąży była. Ukraińcy pobili nas. My konie ukrócili, oczy wydłubywali. Na wiosnę zaczęli mówić, że jakaś banda chodzi, jakiś tego. Nie. Ale nikt nie myślał, że oni przyjdą w dzień bić, a oni przyszli w dzień. Strasznie mieli ludzi, mordowali, rzucali wszędzie w studnie. No co mało widziałam ludzi zabitych. Mało widziałam. Zaraz babcię zabili. Dziadka zabili. No, u nas na podwórzu. A ja zaczęłam uciekać do sąsiadów moich, Lisowskich. Mnie dopędził Ukrainiec i pobił. A ja się potem obudziłam, ja bardzo chciałam pić. Bym wypiła 6 wiader wody. Tak chciało się pić. A nie było wody. Nie było wody. Gdzie powiem tutaj? Bo teraz stało już nie widać. Na ręce. Dopiero potem dostałam się do Pawliuka. Do Pawliuka dostałam się. Pawliuk przechowywał Ukraińców, Polaków. U Pawliuka Różewski, nasz trzy siostry nas było. Potem taki Hapka był. Hapka to taki Niemiec był. I tego. I Różewska. A dużo tam było. Bał się. Zamknął do stodoły. A potem przyjechali bandyci i pytali się, czy przychuje Polaku. On mówi, że nie. Bo jak znajdą, to jemu śmierć, to mi śmierć idzie. I im śmierć się da. Na Polski dobrze żyj. Nie. I uczyli się religii. Ksiądz po pochodzie ukraiński dzieci uczył, a ksiądz do Polaków. Co potem stało się? Stepan Bandera zrobił. Stepan Bandera. Do Różewa zameldowana jest od 20. Ja mam dowód 28 kwietnia. Stare Bujanowo było. Ja poszłam meldować się do Bujanowa, bo mama była chora. A dzisiaj nie urzędujemy, dzisiaj jest wielki święto. Koniec wojny z Niemcami. Ale była ucieka. Bo już koniec wojny.